się? Tak, bo? Nie, kochana, bo jest. W każdym domu, może już teraz nie, bo teraz są miksery roboty. Kiedyś w każdym domu był taki wał. To był wałek do ucierania ciasta. W tej chwili może już jest rzadziej używany, ale my pomyślałyśmy, że to jest świetny pomysł, aby zrobić z takiego wałka taką oto lubuszankę. A może międzyrzeczankę, jak sobie nazwiemy, tak będzie. Wybieramy sobie wałek, czyli naszą podstawę lalki. One mają różnokolorowe włoski. Są zielone, granatowe, czarne, jasne, różowe. Wybieracie sobie taką główkę, laleczkę. Podchodzicie tutaj, są wystawione. Jaki Wam się kolor podoba, to sobie wybieracie sukieneczkę. Na sukienkę wybieramy sobie kolor. Dobrze. I dobrze, siadamy na miejsce. Dobrze. Proszę bardzo. Potem sobie jak będziemy pracować, mamy takie podstawki, żeby nam nie uciekało. Ale to za chwilę. Musimy się obchodzić delikatnie, bo włosy są zrobione z prawdziwej wełny. Jest to wełna czosnkowa owcza. I ona jest bosomana, co prawda, ale musimy się obchodzić delikatnie, bo można po prostu ją niecący, niepotrzebnie powyciągnąć. Podglądajcie nasze laleczki. Możecie się troszeczkę inspirować nimi, bo zobaczcie. One mają warkocze i tak zostawione. Warkocze zaplecione i zwinięte w taki gruszminaczka dają zupełnie inną fryzurę. Można i tak rozpuszczonych nie polecamy, bo tak jak mówię, jest to czesanka, ona może nam w trakcie jakiegoś użytkowania, może nam się spoczywnie powyciągać. Jak Wam się spodoba nasza praca? Macie wybór, bo z lalek jest dużo więcej. Zwróćcie uwagę, że niektóre mają dłuższe włosy i jak chcemy fryzurę bardziej wymyślną, to na pewno z dłuższych. Wiecie co, może fryzurki za chwilę, dlatego bo najpierw zamocujemy, może na przykładzie tej laleczki, zaglądniemy jej pod sukienkę, żeby ta sukieneczka tak się fajnie układała. Musimy zrobić halkę właśnie z tego kawałka fliseliny, który mamy przed sobą. On nam usztywni i spowoduje, że ta sukienka nie będzie opadać, tylko będzie taka przestrzenna. Stercząca. Najpierw ubieramy, rzeczywiście, najpierw ubierzemy sukienkę. Bierzemy sukienkę. Także na razie nie mocujemy, bo my musimy tą laleczkę, będziemy teraz pracować. Teraz sukienkę do góry, tak. No i to wszyscy zrobili pięknie. Teraz zakładamy. Można zrobić dwustronnie, można z jednej strony, jak wygodniej. Chodzi, aby tak mniej więcej tutaj nam się ułożyło, tak, zmarszczyć, w miarę równo. Ale Iwonka, jeszcze tu pani Iwonka podejdzie i tutaj każdą sprawdzi pracę, bo to jest dosyć ważne. Sprawdzę, czy mam końcówki. Jest w miarę równo. Taki wachlarzyk, ale nie taki bardzo dokładny. Delikatnie rozkładam wachlarzem na główkę. Zobaczcie, tak. Główkę mamy tu, więc wachlarz na buźkę. Przykrywamy jej buźkę. Ja to rozkładam tak dosyć starannie. Naokoło. Lewą ręczką trzymam sobie. A prawą mam sznureczek taki bardzo sprężysty, zawijam go dwa razy i bardzo mocno zwiążę. Zobaczcie, i teraz tą haleczkę opuszczam na dół, bo tak ona powinna być zamocowana. Tutaj. I teraz możemy ułożyć, tu jest szef, jest jeden, więc ten szef zrobimy z tyłu, prawda? Zazwyczaj szwy są takie niewidoczne, nie z przodu. Możemy jeszcze delikatnie te fałdy sobie i zobaczymy. Dobrze. I teraz opuszczamy haleczkę w dół. Zobaczymy, co nam wyszło. Czy oto nam wyszło? Jak haleczka będzie za długa, to sobie potem poprzycinamy. To już nas nie interesuje. Sukieneczka na dół stawiamy sobie. Tutaj jest, jak chłopaki.
tutaj zmarszczyć w ręce. Taka niby harmonika, ale tkanina jest niezłatwa, bo to jest gliselinka i ona tak się nie zagina. Jak... Zobaczcie, nawlekamy tak jak nitkę, uchodzielne jest duże. Nawlekamy na tę igłę, tę wstążeczkę. Teraz ściek wastrygowy, zaczniemy może od tyłu. Kontroluję końcóweczkę tasiemeczki, żeby mi nie uciekła. I znowuż w dziureczkę i do góry. I proszę, jak zakończysz, to zwiążemy. Stabilnie te włosy uformować, żeby one... A potem pomyślimy, możemy udekorować, zobaczcie, kwiatuszkiem, możemy kokardką, ale wtedy już na spokojnie, to jest czesanka, tak jak mówię, zobaczcie, ona nam się w palcach, możemy się potem bawić w domu, możemy sobie je u góry upiąć, możemy zrobić ślimaczka, tutaj takiego, o. O, w ten sposób, ale tak jak mówię, trzeba to wykleić na gorąco, bo on się nam sam nie upiąć. Także musisz przymocować, żeby na środku mniej więcej, taśmę zdejmujemy paluszkami, wybierz sobie taki paseczek, kolor, tak, i wiecie co, ja się obawiam, że nam tutaj ten jednak filc, taśma dwustronna nie jest praktyczna, trzeba będzie podejść, podejdziecie i po prostu przymocujemy w talii, ja sklejam klej na górę. Co byście chciały zdekorować swoje lale? Mamy filc, mamy nożyczki, mamy igiełki. Dobrze, trzyma się. Teraz wybieramy kulki, które stworzą nasze rączki. Jak chłopak idzie? Jeżeli też rączki, bo to robi nam ramiona. Te kulki dają nam ramiona, a z takiego sznureczka specjalnego zrobimy dalszy fragment.